Cześć! Postanowiłam wrócić do serii przy kawie. A z tego prostego względu, że to taki format, który wymyśliłam sobie, żeby móc podzielić się po prostu jakąś refleksją, pozastanawiać się nad czymś wspólnie, niekoniecznie przygotowując wielki materiał. Dzisiaj takim tematem, nad którym zastanawiam się od pewnego czasu, jest to, że chyba nie jesteśmy w stanie przejmować się wszystkim i wszystkich, wszystkiego uratować. Myślę, że jakoś głębiej zaczęłam się zastanawiać nad tym tematem, gdy niedawno znów pojechałam do Warszawy i spotkałam się z Karoliną Subaczewską, która swoją drogą ma świetny Instagram. Mówi o zdrowiu psychicznym, o niepiciu alkoholu, ma masę ciekawych refleksji, poleca świetne reportaże i naprawdę warto ją obserwować. W każdym razie spotkałyśmy się na śniadanie i zaczęłyśmy rozmawiać o Instagramie, no bo o czym tu rozmawiać, jeśli znamy się z Instagrama? Nie no, żartuję, tematów mamy dużo. No zaczęłyśmy sobie rozkminiać to, co nam ten Instagram robi i to się trochę łączy z tym, co wrzucałam tutaj na YouTube'a jakiś czas temu, czyli o tym, że social media rujnują nasze skupienie i generalnie zabierają nam spory kawałek życia. Ale zaczęłyśmy się też zastanawiać nad jakąś taką znieczulicą. I to może jest kontrintuicyjne, ale chodzi o to, że obie jesteśmy mimo wszystko w jakiś sposób zaznajomione z aktywistycznym świadkiem. Ja chyba nawet trochę mocniej, bo po prostu poświęciłam aktywizmowi sporo lat mojego życia. I jakby na Instagramie rozwinęła się naprawdę cudowna społeczność aktywistek, aktywistów właśnie. Ludzi, którzy mówią o ważnych tematach politycznych, ludzi, którzy mówią, nie wiem, o zdrowiu psychicznym właśnie, o tym, co się dzieje z naszym klimatem i tak dalej, i tak dalej. I to jest wspaniałe. Co więcej, jest to też ciężką pracą i zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Tylko zaczęłyśmy z Karoliną rozkminać to, co się dzieje, kiedy obserwuje się głównie takie profile i to jeszcze w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę obecnie żyjemy w kraju, w którym codziennie przychodzą do nas jakiegoś rodzaju złe wiadomości. Wiecie, jakaś absurdalna rozprawa sądowa, gdzie kobiety zostały potraktowane kompletnie nie fair, nie uwierzono im, chociaż dowody mówiły inaczej. Tam jakaś informacja o ustawie, która będzie przegłosowywana w Sejmie na temat tego, czy wtrącać do więzienia edukatorów seksualnych, czy nie. Dzieje się dużo dziwnych rzeczy. Niemniej chodzi po prostu o to, że człowiek, kiedy obserwuje te wszystkie profile, to rzeczywiście sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi, jesteśmy bardziej na bieżąco i to jest mega wartościowe, bo uważam, że generalnie w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, nie do końca mamy przywilej takiego totalnego olania tego, co się dzieje wokół nas, bo ta rzeczywistość nas po prostu dogoni i może nam to źle zrobić. Nie tylko nam, ale też innym ludziom i generalnie myślę, że to jest chyba jakiś taki mój kawałek patriotyzmu, takiego jak ja go rozumiem. To, żeby mniej więcej wiedzieć, co się jednak dzieje i mieć jakieś zdanie, chodzić na wybory i tak dalej. Niemniej, jeśli pierwszą rzeczą, którą się rano zobaczy na Instagramie, jest informacja o tym, że znowu coś się stało. A później kolejnego poranka jest to samo. A później sprawdzasz to jeszcze wieczorem i generalnie, właśnie coś przegłosowano. To jest akurat przykład, myślę, tam z różnych feministycznych kont, które, nie zrozumcie mnie źle, ja je strasznie cenię. I to jest coś, co zastanawiam się, do którego miejsca, gdzie się kończy to, że powinniśmy mieć świadomość, powinniśmy działać, a gdzie się zaczyna taki moment, w którym po pierwsze uruchamia się znieczulica i to jest to, o czym rozmawiałyśmy z Karoliną, bo po prostu gadałyśmy trochę szczerze o tym. Ona mi też powiedziała, że po prostu jeśli widzi się to cały czas, to człowiek już przestaje tak emocjonalnie reagować. To już nie jest takie, co się wydarzyło, dlaczego, nie może tak być, ta reakcja znika, a wydaje mi się, że ona jest potrzebna, bo z takiego gniewu, szoku bardzo często da się to przełożyć na coś bardziej produktywnego, zmieniać coś, wyrażać właśnie głośno zdanie, co ma znaczenie. Niemniej na pewnym etapie, jeśli jesteśmy cały czas tym bombardowani, to znika. Mamy tylko takie, okej, znowu.
i wiesz, scrollujesz dalej. I to jest trochę przerażające i jakby to się łączy z tym, jak dużo złego się dzieje, ale też zastanawiam się, czy takie naładowanie tymi negatywnymi informacjami jest tym, co dokładnie jest nam potrzebne. Nie wiem, zastanawiam się, gdzie jest ta granica, bo jednocześnie kompletnie nie jestem za tym, żeby generalnie stwierdzić, że w ogóle nie musimy nic wiedzieć i to nie jest nasza sprawa i żyjmy sobie radośnie swoim życiem, nie myśląc o niczym, bo no jakby to nas donikąd nie zaprowadzi, nie? Będzie tylko coraz gorzej. I brak świadomości nie jest dobry ani dla ciebie, ani dla kraju, ani dla społeczności, jakby na żadnym poziomie nie jest dobry. Natomiast w tym wszystkim jest jeszcze element dbania o siebie. I w takich momentach zawsze wraca do mnie taka metafora, która jest bardzo często wykorzystywana na terapii, a metafora masek tlenowych w samolocie, bo kiedy jakby leci się samolotem i wszyscy tam mówią ci, co masz zrobić w razie jakiejś tam trudnej sytuacji, no to zawsze jest omawiana kwestia tych masek, które wypadają tam z sufitu. No i jest taka jedna część instrukcji, która jest skierowana przede wszystkim do rodziców, żeby jeśli te maski spadną, nie zakładali swojemu dziecku pierwszemu tej maski, co może jest trochę takie właśnie what? No jakby oczywiście, że założę ją swojemu dziecku. Tylko chodzi o to, że jeśli ten rodzic nie założy sobie pierwszemu, to jakby nie będzie w stanie pomóc temu dziecku, jeśli już odleci z niedotlenienia, nie? Jakby może dziecko będzie przytomne, a właśnie rodzic odleci, no bo ma za mało tlenu, bo nie zdążył sobie założyć maski. I generalnie chodzi o to, żeby właśnie, jakby przekazem tej metafory jest to, że najpierw musisz zadbać o siebie, zanim będziesz w stanie zadbać o innych. I ja się z tym bardzo zgadzam. Zgadzam się z tym jakby no, na poziomie samolotu to nie jest coś, z czym się człowiek powinien zgadzać. Okej, wylałam kawę. W każdym razie na poziomie takim właśnie metafory terapeutycznej to dla mnie ma właśnie bardzo dużo sensu i sama się tą metaforą czasami posługuję też, kiedy ja się zagubię. I muszę sobie przypomnieć, że jakby ładowanie tyle energii w osoby wokół mnie albo właśnie w takie social issues, w te wszystkie problemy społeczne, a w momencie, w którym ja jestem skrajnie wyczerpana, tak naprawdę nikomu nie przyniesie wymiernej korzyści, bo ja się zajadę i będę musiała się długo zbierać, a tamte osoby nie dostaną jakby tak wartościowego wsparcia ode mnie, jak dostałyby, gdybym była wypoczęta i o się zadbana. A z kolei przy działaniu przy tych takich social issues ja bym się po prostu wypaliła. Ale raczej wypaliłam się, bo zdążyłam już przez to przejść. Część z Was wie być może, że działałam w Fundacji Mamy Głos przez 4 lata. Formalnie jeszcze coś tam robimy, ale myślę, że ta działalność mimo wszystko zmierza jednak chwilowo do końca, bo tak naprawdę my jako fundacja zmierzyłyśmy się mniej więcej z tym, z czym mierzą się aktywiści zwykle na całym świecie, czyli zajechałyśmy się, wypaliłyśmy się, pracując jakby w masakrycznych godzinach, w masakrycznej ilości, bez jakby zapłaty za to zwykle, no bo polski aktywizm też tak działa, do niego się częściej raczej dokłada niż zarabia na nim. I jakby tego też nie zinterpretujcie źle, to nie chodzi o to, że ktoś chce ciągnąć z tego nie wiadomo jakie korzyści, tylko to jest po prostu kwestia tego, ile energii w to ładujesz i to, że później zostajesz tylko i wyłącznie z tym wyczerpaniem. To jest skomplikowany temat, być może na cały inny film. W każdym razie myślę, że działanie w tym wszystkim, działanie, bo Mamy Głos skupia się przede wszystkim na prawach młodych kobiet, dziewcząt, i na tym, żeby każda mogła się czuć bezpiecznie, nie wiem, w szkole, na ulicy, we własnym domu, we własnym ciele. Jakby to było cudowną przygodą i ja nadal bardzo się identyfikuję z tą misją. Te wartości nadal są dla mnie ogromnie ważne, ale obecnie ja po prostu nie mam siły jakby robić więcej. I to uświadomienie sobie tego było jedną z najtrudniejszych rzeczy w moim życiu w ostatnich latach, naprawdę, bo przyznanie się przed sobą, że być może nie chcę się dalej, przynajmniej przez jakiś czas, pracować aktywistycznie, jest strasznie ciężkie, bo człowiekowi się wydaje, że to jest koszmarnie egoistyczne, jakby, że tak nie można, że jakby no, człowiek się tego podjął po to, żeby to robić, nie oczekując niczego w zamian, ale czasami dochodzi się do tej ściany i okazuje się, że więcej się po prostu nie da.
Myślę, że obszarem, do którego chciałabym tu jeszcze wrócić, jest właśnie ta kwestia pomagania różnym swoim znajomym, co myślę jest jednak taką najbardziej, najczęściej doświadczaną przez nas wszystkich sytuacją. A kiedy wiecie, ktoś się ma się kiepsko przez dłuższy okres i generalnie potrzebuje tego twojego wsparcia, ty chcesz dać to wsparcie, ale czasami dochodzisz właśnie do takiego momentu, w którym czujesz, że to cię po prostu już bardzo dużo kosztuje, albo może nawet sobie tego nie uświadamiasz, bo nie zwracasz uwagi na własne potrzeby. Myślę, że to jest strasznie ciężki temat i zwłaszcza w przypadkach, gdzie ja mam masę znajomych i sama doświadczałam takich sytuacji, kiedy ktoś na przykład po drugiej stronie mówił, że no nie wiem, jest na skraju i nie wiem, chce popełnić samobójstwo na przykład, co jakby jest przerażające, jest strasznie poważne. I w takich sytuacjach zarówno w sobie, jak i w innych ludziach, których znam, obserwowałam takie mechanizmy skakania w to, jakby rzucania się w to całym sobą, żeby tylko uratować tę osobę. Co jakby jest wspaniałe i godne podziwu, ale jednocześnie niekoniecznie jest dokładnie tym, co powinniśmy zrobić, bo myślę, że równie ważne jest uświadomienie sobie, że po prostu jakby możemy zrobić pewną ilość rzeczy i w takiej sytuacji akurat powinno to być przede wszystkim próbą namówienia do skierowania się, nie wiem, do psychologa, psychiatry, powiedzenia jakby rodzicom takiej osoby albo powiedzenia jakby komuś dorosłemu, ważnemu z otoczenia tej osoby, żeby jakby ktoś, kto ma kompetencje ku temu, przejął tą odpowiedzialność, bo to nie jest nasza odpowiedzialność. Nie wiem, no to jest strasznie ciężki temat i zastanawiam się, czy da się jakoś tak jednoznacznie wyznaczyć tą granicę, w której jakby musimy zadbać o siebie, a w której możemy się czymś przejmować. I no to pewnie jest zbyt indywidualne i zbyt mocno zależy od konkretnej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że takim przesłaniem, które chciałabym tu jednak w jakiś sposób przekazać, jest to, że chciałabym, żeby wszyscy pamiętali o tym, że o siebie też trzeba zadbać. I super jest być empatyczną osobą, super jest być aktywistą, aktywistką, ale są pewne granice, których nie warto przekraczać, bo po przekroczeniu ich nikt już nie zyskuje. Ani ten cel, któremu się poświęcamy, ani my. I jeśli już przemawia do nas o wiele bardziej to, żeby robić coś dla kogoś niż dla siebie, to można zawsze pomyśleć o tym tak, że to jest właśnie to zakładanie maski sobie, po to, żeby później móc założyć maskę temu czemuś lub komuś. I to chyba jest myśl, na której chciałabym gdzieś zakończyć. Może jeszcze dodatkowo taka mała, że jeśli ktoś na Instagramie sprawia, że źle się czujecie albo że coś was przytłacza i przytłacza was beznadzieja, to może warto na jakiś czas odobserwować tę osobę. Nie uważam tego za nic złego. Nawet gdyby to, nie wiem, miało być moje konto, bo na przykład na kogoś tak właśnie działam. Dbajcie o siebie. Jestem ciekawa, jakie są wasze doświadczenia z tym wszystkim, co o tym myślicie. Może ktoś się podzieli tym w komentarzach. Ja zawsze chętnie odpowiem, bo czuję, że być może brakuje mi tu jeszcze kilku perspektyw i nie wszystko jeszcze... Nie na wszystko mam odpowiedź. No i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Jeśli ciekawią cię takie tematy, jeśli lubisz dyskutować, jeśli ciekawi cię temat takiego dbania o siebie, dobrego życia po swojemu, na własnych zasadach, to takie treści właśnie staram się dostarczać. Będę to teraz robić bardziej regularnie, więc zapraszam. Dzięki wielkie. Cześć.